dzisiaj stworzymy sobie Wednesday i Enid w toce, czyli dwie przyjaciółki, które w sumie są kompletnym przeciwieństwem. Jeśli nie oglądaliście serialu Wednesday, to w skrócie wam powiem, że po prostu jedna jest strasznie ponura, druga jest bardzo wesoła, przez co jedna jest w kolorach takich szarych, ponurych, a druga kolorowych. Strasznie mi się podoba połączenie właśnie tych dwóch postaci, także mam nadzieję, że uda nam się je odzorować w toce, a więc zaczynamy! Słuchajcie, żeby stworzyć dzisiejsze dwie bohaterki, pójdziemy do kreatora postaci i stworzymy pozytywną Enid oraz Wednesday, ponurą, którą w sumie już byłam przez 24 godziny. Filmik macie w proponowanych. No dobra, co i mamy naszą muffinkę świąteczną, więc je na razie dajemy. O matku, ilu influencerów tu powstało. Ile muffinek i kitków. Na szczęście mamy dodatek, tak dzięki czemu mogę stworzyć kolejne osoby. No dobra, czyli zaczynamy od Wednesday może. Dajmy jej strasznie bladą cerę, taką bardzo, tylko może bardziej w takich różach, coś takiego bym jej zrobiła. Do tego wszystkiego ona będzie nastolatką, tak, nastolatką, więc to się zgadza. Dalej idziemy do sztucznych kończyn, raczej tak, nie. Sztuczną. Nie, kitek, robimy kropka w kropkę Wednesday. Szukamy teraz warkoczyków, bo ona no niekoniecznie taki miała. Ona miała takie dłuższe te warkocze, bo one są wtedy w dłuższych włosach i to jest wtedy fryzurka mateczko. Pytanie, że taka fryzura w ogóle istnieje. Była taka w toce. Znalazłam, to jest to. Teraz czarne. Wyglądała jak Pippi Langstrom. Dajemy jej totalnie czarne, ciemniutkie, bo ona miała bardzo ciemne. W takim razie idziemy nie do wąsów, absolutnie nie do oczu. Jej oczy są zawsze takie ponure, coś w tym stylu, może też nie do końca. Nie, bardziej takie, czekaj, takie, takie zrób. Kitek, to jest przerażające. Ona miała takie bardzo neutralne oczy. No to chyba te pierwsze, które były. Też mi się tak wydaje, więc zostawmy te. Do tego bierzemy jej brwi, które muszą być w tych samych kolorze, co jej włosy, bo one się bardzo zlewały z grzywką, którą w sumie miała tak jak tutaj, czyli na dwa boki. Aha, bo to są kształty brwi. Coś takiego weźmiemy i do tego zmienimy oczywiście im kalorek na ciemniutki. O, taki. Dobra, idziemy teraz do nosa. Nos miała dosyć niewielki, a to są usta, ja szukam usta. Nosa. No to taki smutny. Coś takiego? Tak, 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 idealny. Też mi się tak wydaje. Dobra, do tego coraz gorzej. Coraz bardziej ponura nam wychodzi, ale właśnie o to chodzi w tym. I jejciu, szczerze, chyba w jakimś dodatku przyszło mi strasznie dużo tego wszystkiego, bo nie jestem w stanie się nawet zdecydować. No, zadowolona super nie jest, ale no takie życie, taka była. Teraz idziemy do piegów. Miała troszeczkę piegów, więc coś takiego uważam, że będzie super. O, może najważniejszy jest strój. Jeśli chodzi o strój, to na pewno musi być totalnie ciemny, ale może być właśnie w kropki, może być biało-czarny, albo tylko i wyłącznie czarny. Ja bym zerknęła, coś w tym stylu jest dobre, ale to nie do końca, to wygląda jak taka buntowniczka. Ona jednak miała taki elegancki troszkę ten styl. Może znajdziemy bardziej to w jakichś sukienkach. To jest blisko. To bardziej jak mim. To jest w kropki, ale to mi się nie podoba. Ściuszków stwierdziłam, że znajdziemy jej ten strój, który właśnie teraz ma na sobie, ale oczywiście jeśli później będziemy mieć jakieś inne, to ją przebierzemy. Jeśli chodzi o jakieś dodatki, to sądzę, że ona raczej nic nie miała we włosach, więc tutaj też sobie darujemy i okularów również nie nosiła, więc nasza Wednesday jest... Nie, 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 tego nie chcę i nie chcę tego. Więc nasza Wednesday jest gotowa. Teraz idziemy robić naszą Enid, która jest jej oczywiście przyjaciółką, jest pozytywna. Jest i jej tego... przeciwieństwem, tak, zdecydowanie. Kompletnym, ale jeśli chodzi o bladość skóry, też jest bardzo blada, jest może troszkę bardziej różowa, więc jej bardziej taki różowy. Ona bardziej taką muffinkę przypomina. No też mi się tak wydaje, bardzo mi się ogólnie ta postać podoba. Dajcie mi znać, czy w ogóle oglądaliście Wednesday i która z postaci spodobała wam się najbardziej. Ona miała kolorowe końcówki. Ja z tego co kojarzę, w Toka jest taka fryzura, która ma końcówki kolorowe, coś takiego jak to, tylko z kolorowymi końcówkami, błagam. O, to! Tylko gdyby się to dało zmienić, czy na to pewno się da? Się da. Tu jest blond. Jak ona. Tak, ale ona ma bardziej takie różowe końcówki, ale niestety różowych się nie da, więc zostaniemy przy tych. One są bardzo podobne. Może nie są identyczne, ale są bardzo podobne. Jeśli chodzi o oczy, to ona jest zawsze bardzo, bardzo uśmiechnięta, więc ja z tego co kojarzę, były tutaj takie uśmiechnięte oczka. Ono do dołu miał, o, coś takiego. Uważam, że to jest idealnie ona. O, może nawet coś takiego. No, może być. Ta lepsza. I idziemy zrobić jej brwi. Takie brwi... wypieki na twarzy jej zrób. No, mam taki zamiar. Bo ona była taka urocza. Brwi takie i do tego oczywiście blond. Nosek jej troszkę zmienimy. Kolorek, żeby też był w miarę jaśniutki i idziemy teraz do uśmiechu. Ona musi mieć naprawdę szczery uśmiech, bo była cały czas radosna, więc sądzę, że to będzie... coś takiego, sztos. I oczywiście wypieki. Tutaj chyba nie ma wypieków, wypieki będą albo bym dała no tak, coś takiego. Tak, ja są spoko. Tak? No, mi się wydaje, nie okrągłe? Ty... Nie, no chyba masz rację, tak, takie. Takie minimalne, one nie wydaje mi się, żeby miała takie mocne. Kolorowe, nie, choć w sumie ona nie chodziła tak mega nie, na kolorowo. Nie, ja wiem, jakie ona miała. Ja ją kojarzę najbardziej ze swetrem.
sweterka, paski oraz takiego bardziej wełnianego, więc fajnie byłoby znaleźć do niej różowy sweterek, bo jednak lubiła ten róż na samej górze u siebie w ubraniach. Coś takiego, tylko że bardziej różowego. A nie to wyżej? Nie, to wyżej? Nie, 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 nie. To. Tu jeszcze wyżej? Tu, to. Nie, to? No, tak! Nie. Nie, ja bym dała jej coś bardziej bluzowatego. Że non stop sweterka chodzi. O, coś takiego? No, okej, okay, to jest spoko, ale to mi się kojarzy z to. O, to bardziej. To, bo ona zrobiła jej wtedy ten komin. Szalik, no tak komin, faktycznie. To komin od niej dostała, więc to zostawimy. Żadnego nakrycia nie miała, co nie, nie miała żadnej opaski, ani żadnych okularów również nie miała, więc nasza Enid również jest gotowa. Dobra, teraz najważniejsze, czyli idziemy robić im pokoje. Zrobimy im w tym samym domku pokoje, żeby oczywiście były współlokatorkami, tak jak to było właśnie w serialu. Muszą mieszkać razem. Tak, i tak jak pamiętacie z wcześniejszego odcinka, mój domek, który aktualnie jest zresetowany, to jest ten, ponieważ go niestety przypadkowo usunę, czy przypadkowo nie wiedziałam, że nie muszę go usuwać, więc go usunęłam, przez to totalnie się zresetował, więc jest naszym jedynym wolnym wyborem do zamieszkania. Ja bym ogólnie zrobiła tak, że kurczę, to mi tutaj przeszkadza, chyba że tu zrobimy to kółeczko jakoś jakimś sposobem. No to musisz usunąć wszystko. Nie, tutaj by pasowało zrobić jeden pokój, a tu drugi, ale znowu ta weranda mi odpowiada, ponieważ tutaj Wednesday właśnie by grała na swojej wiolonczeli, ale one muszą być obok siebie, więc ja może bym tutaj to zrobiła. Tutaj bym zrobiła Enid, bo ona była z tej strony, a tutaj naszą Wednesday. Zachowujmy tak, jak było w filmie. Obydwie miały taką samą tapetę, ponieważ ich pokój był taki drewniany, miał drewniane, o, wiem, że to jest cegła, ale on był właśnie w tych kolorkach i w tą stronę one miały położone, więc ja bym została przy tym, ponieważ jest to po prostu jakby akademik, więc nie mogły sobie zarządzać tym, co takiego będzie się znajdowało u nich w pokoju. To jest okej, okay, ja bym to zostawił. A nie to? O, może być. Czyli tak, a jeszcze tej tapety nie dałam. Do tego zajmiemy się meblami, ponieważ to jest Wednesday, ona miała raczej takie wszystko ciemne, totalnie ciemne. Wiem, że były takie kiedyś w dodatku. Patrz, takie Wednesday, chociaż ona lubiła czystość. Nie, no bez przesady, no, chyba no bez pinka, przesady. Już trochę przegięłaś. No chyba tak, tu ogólnie jest takie bardziej w stylu Enid lub to. Ogólnie Enid chyba będzie mi o wiele łatwiej urządzić, to na 100%. No dobra, więc miałem tutaj kilka mebli, które na pewno mi się będą z nimi kojarzyć. Wednesday bym dała chyba raczej takie łóżko. Enid chyba raczej znalazłam faworyta, dobra. Ona musi mieć tęczowe rzeczy, ona miała w ogóle baldachim tam. Wyciągnę wszystko, co mi się z nimi kojarzy i spróbujemy to w całość połączyć. Ej, fajnie byłoby znaleźć kitek maszynę do pisania. Jest chyba maszyna do pisania, z tego co pamiętam. Tak? Tylko nie wiem gdzie. Nie wiem, czy jest po prostu położona w dodatku, czy, czy leży. Wow, co? Ta toaletka będzie dobra. Dobra, to ja sobie tutaj troszkę rzeczy poznajduję i zaraz do was wracam. No dobra, nasze przyjaciółki są już tutaj w środku. I z jednej strony oczywiście nasza Wednesday, z drugiej strony nasza Enid. Tutaj znalazłam ciuszki na poczcie, które chyba będą troszeczkę lepiej wyglądać na Wednesday. Oczywiście te jej odłożymy tutaj. Ja znalazłem jeszcze lepsze u siebie w toca, ale Mufika ich nie ma, nie wiem czemu. No, ja nie mam. Tutaj mamy ogólnie taką siedzonkę, przy której obydwie mogą usiąść i sobie rozmawiać w tym samym pokoju. Maszyna do pisania oczywiście musiała być, bo przecież Wednesday cały czas pisała swoją powieść. Do tego kwiaty, który już niestety swoje przeżył. Mamy oczywiście szachy, żeby troszkę się porozwijała. Mamy mnóstwo dziwnych substancji, które... Dlaczego ona ma ekspres w domu? Ponieważ lubiała bardzo mocne kawki. Wiem, że lubiła kawki, ale to się zmienia faktu, dlaczego... Co ty robisz? Podzieliła się z nią, bo była z mleczkiem, a ona chciała tylko czarne. A, okej, nie było tematu. Ma nawet kociaka, który przyszedł chyba pewną mutację. Ma jedno oczko, a gdzie jest rączka? No właśnie rączki nie znalazła. Jak to nie ma rączki? No to tu ci wkleję, proszę bardzo. Rączka tutaj zostanie w takim razie, a my mamy tutaj mnóstwo książek, ponieważ ona była inteligentna, więc będzie miała książki. Mamy świeczuszki nawet i znalazłam, udajmy, że to są piranie, dobra? Które wpuściła do basenu. Wiesz, tam jest aksolot uczony. Nie, to jest aksolot. On ma okulary. Słodziutki, a to jest jakiś buntownik aksolot. Ale to są piranie dzisiaj, więc to niech tak zostanie. Oczywiście mnóstwo pajęczyn, światełka w kształcie duszków. Natomiast nasza Enid ma tej przeuroczy, przesłodki kolik, kołen misiaków. Powinna mieć jeszcze więcej tutaj mi się wziąć, ale nawet mam na mnóstwo słodyczy. Oczywiście psiakowych rzeczy, bo tak jak wiecie, Enid była wilkołakiem. Świecąca kula dyskotekowa. Ona serio miała kulę dyskotekową w pokoju? Nie, ale usądziłam, że będzie idealnie pasować do tego. Rozumiem, pokoju. Że jakby mogła, to by miała, tak, rozumiem. Tak. Idziemy w tą stronę i nawet zobaczcie, ma tutaj dla pieska, bo przecież jest wilkołakiem. No nie, Mufika! A ponieważ się święta zbliżają, da mi taką mini choinkę, bo oczywiście nasza Wednesday raczej by nie czuła świąt, a ona z pewnością by chciała coś takiego mieć u siebie w pokoiku. Mam tutaj jeszcze więcej słodyczy, a nawet ma karmę dla psa. I przykąski dla psa, a nawet tutaj jest do robienia kostek. A, bo to są gofry, dobra, tak, okej, okay, to są gofry kostkowe. Wszystkie światełka się świecą, tu można rozsłonić zasłony, ale stwierdziłam, że lepiej wygląda to w ten sposób. I zobaczmy w ogóle, jak te dwa pokoje wyglądają, ale w nocy. Ten jest przerażający i chyba bardziej noc pasuje w ogóle do tego tak, miejsca. Tak, zdecydowanie noc pasuje do też tego mi się miejsca. Tak daje. W ogóle chciałam przesunąć. Tam w ogóle dnia chyba nie było pokazanego tego pokoju tak typowo. Był. Ale nie było tego słońca tam rzuconego przecież. Niestety takiego wielkiego okna tam nie znalazłam, ale chciałam też zrobić coś takiego, żeby one korzystały w ogóle z tego razem, czyli dorobić im jakby, wiesz, wspólne takie
takie coś do grania, myślałam o czymś a, takim. A, spoko, tak idealnie na środku. I patrz, i obydwie by sobie tak usiadły i mogły razem sobie zagrać. Co prawda te pionki powinny być odwrotnie, bo ona powinna być białymi. A to możesz to a ona czy nie? Nie da się, próbowałam. Ich się nie da niestety. Włóż te piranie gdzieś, bo no, po prostu przeżywająco. No dobra, koniecznie mi napiszcie, który z tych pokoi podobał wam się bardziej. Czy wolelibyście taki uroczy różowo-kolorowy, czy jednak jesteście w takich klasycznych, ciemnych kolorkach? Koniecznie mi napiszcie na dole, a ja jestem mega zdumiona z tych pokoików. Dom strachów bardzo mi pomógł urządzić właśnie ten, a uważam, że wszystko ich do nich idealnie pasuje. Mam, że wam się podobało, koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę, a my z Wojciechem widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!